Zakwit złotych alg przyczyną katastrofy w Odrze. Co do tego naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nie mają wątpliwości. Problematyczne okazuje się jednak wskazanie czynników, które stworzyły środowisko przyjazne powstaniu tych glonów. To uwalniane przez nie toksyny miały spowodować masowy pomór ryb. Oprócz zasolenia jest to kwestia, która też w przestrzeni medialnej funkcjonowała i w przestrzeni naukowej również, mianowicie kwestia oprócz zasolenia niskich stanów wody, temperatury, dostawy promieniowania w tym czasie, więc to są te czynniki, które w pewnym splocie spowodowały uwolnienie toksyny i tą naprawdę ogromną katastrofę. W opinii naukowców zawiniły także śląskie kopalnie i KGHM, które zrzucają do Odry zasoloną wodę. Jak jednak wynika z badań, rzeka jest zasolona od dziesiątek lat, stąd kluczem do rozwikłania zagadki katastrofy są właśnie czynniki bezpośrednio uwalniające szkodliwe substancje. Nad ich rozpoznaniem badania wciąż trwają, a dziś można mówić wyłącznie o hipotezach. Wiemy, że ten gląd, tak jak każdy inny, no, żywi się, musi mieć jakiś pokarm, żeby móc funkcjonować. I takim pokarmem dla tych glonów są fosfory i azoty. I tutaj oczywiście to jest też składnik na przykład wody, która zostaje odprowadzana przez zrzuty chociażby z ujęć oczyszczalni komunalnych. Tak? Więc Wody Polskie zrobiły przegląd wszystkich pozwoleń wodnoprawnych pod kątem zarówno tych zrzutów przemysłowych, jak również tych komunalnych. Do tej pory przeprowadzono kontrolę na ponad 27 tysiącach wylotów w całej Polsce, z czego tylko na 6 160 na Odrze. Prawie 500 z nich wymaga dalszej weryfikacji i wyjaśnień, a ponad 20 prawdopodobnie działa nielegalnie, w tym również na Górnym Śląsku. W zeszłym roku Fundacja Why Not podczas spływu kajakiem z udziałem naukowców przeprowadziła badania pod hasłem Czysta Odra, które dla sytuacji w tej rzece mogą mieć kluczowe znaczenie. My byliśmy odpowiedzialni za organizację tego spływu, samego spływu jako takiego. Natomiast cała reszta, czyli informacje związane z wynikami, z próbkami, dla nas, jako dla fundatorów, jako dla organizatorów, niestety były po stronie uniwersytetu w całości i nie mieliśmy wpływu i nie mamy wpływu w dalszym ciągu na to, co naukowcy ustalą. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że wyniki były znane już w okolicach września ubiegłego roku, jednak to Uniwersytet Śląski miał wstrzymywać ich publikację. Dlaczego? Naukowcy tłumaczą to dokładnością w ich weryfikacji. Podczas spływu pobrano próbki na 792 km długości Odry z częstotliwością co 1 km. To są wyłącznie hipotezy, które możemy stawiać z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie dokładnie zbadać tego w chwili, kiedy zdarzało się to zjawisko. Czyli praktycznie musimy w tym momencie, po pierwsze hipoteza pozwala nam skierować, hipotezy pozwalają nam skierować badania na odpowiednie kierunki, żeby ustalić się, co było rzeczywistą przyczyną. Może być to zarówno mieszanie się wód słodkich ze słonymi, zmiana pH wody i mnóstwo innych czynników. Badanie należy przeprowadzić na dużym zbiorniku, a postawienie tezy zestawianych dziś hipotez naukowcom może zająć jeszcze dużo czasu.